No, zaczęło się to wszystko na studiach. Tak naprawdę zaczęło się na studiach. Zostaliśmy zapytani przez Janka Grykę o to, co robimy, tak jakby co jest naszą pasją poza tym, no poza tym, że studiujemy, poza tym, że mamy jakieś tam zadania do wykonania i tak dalej, jakieś prace. No, czy mamy jakieś pasje, czy robimy coś jeszcze? No i ja mu wtedy powiedziałam, że no ja robię lalki. A on do mnie, ale jakie lalki? Mówię, no musiałabym pokazać te lalki tak naprawdę, no bo trudno mi jest powiedzieć, opisać, jakie robię lalki. No i wyglądało to tak, że na następne zajęcia przyniosłam mu pijaka, lalkę pijaka i lalkę, no takiej panienki spod latarni, odpowiednio, prawda, odzianej i tak dalej. No i on wtedy po prostu, że wow, nie? Myślałem, że mi przyniesiesz falbanki, wyszywanki, jakieś takie słodkie, urocze, no to co się, z czym się kojarzy lalka. Ja mu mówiłam od początku, że ja robię lalki takie niegrzeczne, no nie wiedział czego się spodziewać. No i się zaczęło tak naprawdę robienie instalacji z tych lalek. Pierwsza praca to był przystanek autobusowy. On wygrał nawet konkurs na jakąś okładkę wiadomości uniwersyteckich, to była okładka świąteczna. I to był przystanek autobusowy, na którym siedziała para z dzieckiem, tacy młodzi ludzie z dzieckiem, a dookoła cała taka przekrojówka społeczna, nie wiem, właśnie pijak, zakonnica, jakiś tam pan ksikał z tyłu za mur, jakiś pan z wielkim psem, no taki po prostu tacy ludzie, jakich się spotyka. No i to była taka szopka, powiedzmy. I od tego się zaczęło tak naprawdę, bo przystanek został później pokazany gdzieś tam w Warszawie i tak dalej, no i potem się potoczyły te wystawy. Potem właśnie ta znajomość z Jarkiem Koziarą. I w ten sposób trafiłam tutaj, tak, spotkałam się z panem dyrektorem, poznałam was wszystkich, tak, przyjechałam tu pierwszy raz i już nie pamiętam, czy z jakimś projektem, czy z czymś gotowym, chyba nie, jeszcze z pustymi rękami, więc na początku jak tu przyjechałam, to byłam taka, o matko, nie? Ile tego jest tak naprawdę, bo jak się pierwszy raz tutaj wchodzi, no teraz już człowiek się przyzwyczaił, no to wiadomo, nie wydaje się to wszystko takie wielkie i takie nie trudne do ogarnięcia, nie? Ale na samym początku jednak tak było. No i tyle, no i zaczęła się praca, która od samego początku jakoś z dyrektorem mi się układała zawsze super po prostu. My się bardzo dobrze się rozumiemy i właściwie, no właśnie część tego porozumienia się odbywa bez słów właściwie, także on mi trochę dał trochę tej wolnej ręki, a no ja dzięki temu miałam bardzo duży komfort pracy, bo jednak zupełnie inaczej się pracuje, z większą jakąś tam chęcią. Więcej człowiek ma polotu tak naprawdę, jak nikt go tak nie przygniata. No, moją ulubioną postacią, tak infantylnie, ale tam dziewczynka w czerwonej chusteczce przy kozie, która sobie stoi, jakoś tak najbardziej ją lubię, nie wiem dlaczego, bo mnóstwo jest tu postaci, które są, no, które są fajne, nie? Które jest za co lubić, ale jakoś tak bardzo mi się ją miło robiło, szybciutko i jakoś taka jest, no, fajnie, że tu sobie stoi. No.